W niedzielę wielki finał, przekonamy się, kto będzie mistrzem Polski. Wielu wskazuje Stal na niepowodzenie w Lesznie, ale ja bym był daleki od takiego sądowania. Czy pan się ze mną zgodzi? Te dwa punkty to niby niedużo, ale to jest zawsze finał i wszystko się tutaj może wydarzyć. Dla malkontentów zawsze jest teoria najważniejsza. Niech siedzą w domu w kapciach i oglądają co innego. My jedziemy po zwycięstwo, po to, żeby zdobyć złoty medal. Taki jest cel, taki jest duch sportu, taka jest wiara, taka jest złość sportowa wśród zawodników, którzy wiedzą, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Tego się nie da odwrócić, wynik poszedł w świat. Ale to jedyni pokonaliśmy w ostatnim czasie Unię Leszną, która jest bardzo mocna i to nas napędza. Panie trenerze, tak jak zawsze żeśmy rozmawiali, tym języczkiem uwagi są juniorzy. No i tak było też tym razem, to oni zrobili tą różnicę na torze, chociaż finalnie wy byliście lepsi. No ale w Lesznie ma pan jakiś sposób, żeby tutaj karczmarza, nie wiem, Szczotkę, nie wiem kogo pan wystawił, no Czerniawskiego na pewno nie, ale żeby coś zrobić, żeby oni tam lepiej popunktowali? No nie da się przyspieszyć postępu, który jest rozłożony w czasie. No doświadczenie zawodników leszczyńskich, a nasze, no to jest no zasadnicza różnica. No jeżeli... To jest sport i moi zawodnicy trafią we wszystko tak, jak byśmy chcieli, a będą mieli jakie problemy zawodnicy z Leszna, no to ci moi juniorzy mogą z nimi nawiązać walkę, choć już pokazali w poprzednich sezonach mało doświadczenia, pokazali determinację i zwycięskie lwi pazur, można tak powiedzieć, który skutkował zdobyczą punktową. To jest sport, no nie można się ustawiać, żeby ktoś jest lepszy, to my z góry się ustalamy, że w wieku młodzieżowym będzie 1-5 czy 5-1 dla Unii Leszno. No tak nie można powiedzieć. Poza tym no ciężar mimo wszystko zawsze spoczywa w tym aspekcie na seniorach i to w tym meczu udźwignęli seniorzy, mimo wpadki, środkowa część nie była nasza, ale to przyjechała drużyna kompletna, faworyt rozgrywek od początku sezonu, przecież nas nie widziano w ogóle w playoffach, a doszliśmy aż do finału i walczymy i akurat ze skromną zaliczką, ale to my wyjeżdżamy do Leszna w roli tego, który będzie bronił tej zaliczki, nie tak jak było w poprzednich meczach, gdzie ograli w półfinałach zdecydowanie Unię Leszno czy w innych potyczkach, także jedziemy z pełnym optymizmem i wolą walki.